W gminie Łużna zakończyły się prace przy przebudowie 3 centrów wsi. Wszystko po to, aby w gminie było estetyczniej i przede wszystkim bezpieczniej. Zmienił się również wygląd cmentarzy, a o to wszystko zapytaliśmy wójta gminy Łużna Kazimierza Kroka. Zostały wybudowane nowe trakty chodnikowe oraz parkingi dla samochodów. To przede wszystkim ma ułatwić życie mieszkańców oraz turystom, którzy coraz chętniej przyjeżdżają do gminy. Myślę, że tak. Po pierwsze, to wydaje mi się upiększyć wygląd centrum wsi. Po drugie, zwiększyć bezpieczeństwo ludzi mieszkających, dzieci, starszych osób. Panie wójcie, proszę powiedzieć, skąd pozyskano środki na ten cel? Środki te pochodzą z Unii Europejskiej przy wkładzie finansowym Urzędu Gminy w wysokości około 35% wartości zadania. A wartość zadania to? A wartość zadania to kwota przekraczająca 1 000 000 zł. Panie wójcie, duże zmiany zaszły także na cmentarzach, które stały się komunalnymi i przeszły pod własność gminy. Tak, w Woli Łużańskiej i Mszance wykonywane są prace z budową alejek, wykonywane są z kostki brukowej. Natomiast jeśli chodzi o cmentarz w Łużnej, zakupiliśmy grunt celem poszerzenia cmentarza dawniej parafialnego, obecnie komunalnego oraz zleciliśmy wykonanie koncepcji zagospodarowania całego cmentarza.